Przed Pałacem Toczanowskich w Rudzie zorganizowano briefing posła Pawła Rychlika. Tematem spotkania z mediami było rozstrzygnięcie projektu Polski Ład dla zabytków dla powiatu wieluńskiego, ale też pajęczańskiego. Potrzeby w zakresie remontów czy też gruntownych modernizacji zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie naszej gminy, ale też powiatu wieluńskiego są niemal nieograniczone i mamy tutaj na myśli nie tylko obiekty świeckie, ale też sakralne. Spotykamy się przed Pałacem Toczanowskich. Pałac, który jest w moim odczuciu nieoszlifowaną taką perełką jeszcze naszej historii, zasługuje jak największe wsparcie. I bardzo się cieszę, że to dzisiejsze spotkanie jest takim symbolicznym aktem, gdzie zarówno nasz pałac, jak i kościoły, które zasługują na wiele inwestycji, doczekały się wsparcia. Kilka miesięcy temu spotykaliśmy się w dekanatach poszczególnych u księdza proboszcza w Chotowie, u księdza proboszcza parafii świętej Barbary, u księdza proboszcza w Pątnowie, w różnych parafiach spotykaliśmy się u pana wójta w Wierzchlesie. Rozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić i jak wykorzystać ogłoszony Polski Ład, program Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla Zabytków. Polski Ład dla Zabytków, który powiem tylko w porównaniu do funduszy Ministerstwa Kultury, które z 2015 roku z 80 milionów do obecnego roku wzrosły do 240 milionów złotych. Polski Ład to budżet, który sięga 3 miliardów złotych. Stowarzyszenie Tacy Sami otrzymało zatem 300 tysięcy złotych na stolarki okiennej i drzwi w całym obiekcie dawnego Pałacu Toczanowskich, ale też 150 tysięcy złotych na następny cel. Jaki? 100 tysięcy złotych zostaną wymienione te okna, a za 150 tysięcy złotych zostanie ten budynek otynkowany. Myślę, że to taki pierwszy, chociaż już tych ruchów pan tu wykonał bardzo wiele i to przede wszystkim nawet i swoją muskulaturą, można powiedzieć, ale te pieniądze pozwolą na to, że ludzie w Wieluniu zobaczą, że tu się faktycznie coś takiego dzieje. Wspaniałego zresztą. Sama gmina Wieluń po pozytywnej ocenie złożonych wniosków otrzymała w ramach rządowego programu odbudowy zabytków dofinansowanie w kwocie 1 175 423 zł. Za te pieniądze wykonane zostanie m.in. remont wnętrza kaplicy kościoła świętego Józefa w Wieluniu, konserwacja dwóch rzeźb kościoła popaulińskiego klasztoru sióstr Bernardynek. Będą też prace budowlano-konserwatorskie dachu kościoła zabytkowego w Dąbrowie, impregnacja bioochronna zabytkowego drewnianego kościoła w Kadłubie, remont tynków zewnętrznych w budynku dawnego Pałacu Toczanowskich w Rudzie oraz wykonanie badań i prac konserwatorskich ambony w kościele Bożego Ciała w Wieluniu. Patrząc na ten pałac, to gdyby nie te środki rządowe z Polskiego Ładu, Szanowni Państwo, to za kilka lat nasze świątynie mogłyby podobnie wyglądać. Bo niestety trzeba o tym dość głośno powiedzieć, że parafie same i proboszczowie nie utrzymają tych obiektów, za które są odpowiedzialni. I takie wsparcie rządowe oczywiście było, jak tu pan poseł wspomniał wcześniej, z Ministerstwa Ochrony Dziedzictwa Narodowego i pewnie parafie z tego korzystały, ale nie w takiej skali. I na razie tyle, ale będzie więcej. Dłuższa relacja z tego dotacyjnego spotkania. Do zobaczenia u nas w temacie tygodnia. Polecamy.